Jest już wiosna, ptaki wykluły się z jaj i śpiewają, a pąki jak granaty wybuchają na wszystkich roślinach. Dlatego jesteśmy bardzo weseli. Robaki wychodzą z ziemi. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest woda toaletowa? Oczywiście, służy uprzejmie. Proszę bardzo. Cześć. No, cześć. Przepraszam, się spóźniłem. Nie trudno. Cześć. O, jesteś, cześć. Witam pan. No dobrze. Jak tam? Ja mówię, jeśli chodzi o mnie. Niech pan się nie drze, dobrze? Przepraszam, no ale to przecież pan głośno tak się zapytał. Nie głośno, bo zapytać mogę głośno. Panowie, uważajcie. Ale co to jest? Nie jesteśmy w swoich gabinetach. To chyba zauważyliście, prawda? To już dawno nie jesteśmy w swoich gabinetach. Dlatego chcę na wstępie zapytać, co który z was w tej chwili kręci. No ja jestem konsulem. Pana chyba zeszłoroczne gazety, kolego. Znaczy, mam wrażenie, że konsuluję dalej. Tak, ale pan... W zasadzie to chciałem powiedzieć, że konsultuję. No więc właśnie, ale co pan konsultuje? Bo to, że pana wysadzili z siodełeczka, to my wiemy. No w każdym razie nie narzekam. No tak bym nie ironizował, bo pana też zdaje się wysadzili, prawda? Wie pan, są wysadzenia i wysadzenia. Kolega? No ja mam agencję modelek i ochrony mienia z chłopakami zarządu dzielnicowego. Z tymi samymi? Z tymi samymi. No dobrze, krótko mówiąc, ja wiem jedno. Wiem, że cienko przędziecie. Ja tam nie narzekam. Narzekać to pan może ewentualnie później. Na razie pan cienko przędzie. Dobra, ale do rzeczy, bo ja mam interes i mi się spieszy, panowie. Panowie, ja wiem, jakie macie interesy. Macie dużo bardzo czasu wolnego i nie chodzi o wasze kontakty. Chodzi o to, czy macie kontakty... Ja nie mówię, bo tutaj blokad porobili, bo jednak narobili nam krzywdy. Wydaje mi się, że to chyba jasno możemy sobie powiedzieć. Normalnie to byście tutaj zajeżdżali karawaną aut. A ja tam swoje... Wyskoczył z tramwaju. Co swoje? Zostawiłem w warsztacie. Na stałe. Więc tak, trzeba coś z tym zrobić, trzeba się zebrać do kupy i nie dać się tak kopać po tym siedzeniu, bo... No, teraz inni się dorwali. Ale jest pewna sytuacja. Że... No właśnie, jaka jest ta sytuacja? Bo co? Bo gadamy już godzinę i co? No właśnie. Czy pan w dalszym ciągu tam z tej fabryka wózków coś to... Maszyn, tak. Tych takich robotów mam. No oczywiście tam chłopaki jest zarządu. Jest panowie klient, ja to mam nagrane i można mu sprzedać żelastwo. Miedź? Złom? Złom, ale działający. Takie, większe, dużo większe. Nie, no to śmierdzi. To śmierdzi grubymi pieniędzmi, panowie. A nawet samobieżne. Tylko trzeba uruchomić kontakty, zebrać tego kupę, naprawdę. Ile? 9? Tych rewolwerów? 9 to ja mam w ogródku, kolego. To jest zamówienie na miliony dolarów. Miliony, rozumiecie to? Jest klient, płaci. No przecież tym nie wolno handlować. Jak to wywieziemy w ogóle? Panowie, ja nie proponuję, żebyście otworzyli sklepik, tylko mówię o dużej transakcji. Jest zapotrzebowanie na ten towar i was to nie interesuje, czy wolno, czy nie wolno. Tylko mamy to zorganizować. To ma dojechać na wybrzeże. Ale do kogo my to sprzedajemy? Bo to pójdzie na okręty, nie wiem, trzeba wymyślić formę. Festyn pancerny, coś pomalować. Dojeżdża, przerzut, kasa, straszliwe pieniądze. Bez podatku, wszystko po cichu. Parę złotówek. Złotówek. Nie, ja wiem, to słyszałem, że czytałem. Zieloniutkie jak ta trawka. U tego, w takim kryminale, że to jest bardzo, jest to dobry interes. To akurat tutaj się zgadza, nie? Słabo pan mówi. To stoi na parkingach. Ile tego tam pozamykali na tych parkingach? To nie ma zbytu. To na hektary się produkuje. Poucinało się, więc to trzeba wszystko spuścić. Jest klient, spotykamy się panowie o tej samej porze za tydzień. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie, czy to będzie Düsseldorf,
czy może Świątkowice, ale to ja wam osobno dam znać, tylko musicie być, tak jak pamiętacie, robiło się to kiedyś, absolutnie nikt was nie może poznać. Macie się ucharakteryzować, być inkoguto, żeby po prostu... No to jak my się poznamy, jak będziemy poprzedzać? Ja was poznam. Mhm. W porządku? No a teraz po jednemu, żeby nie grupą i do tramwajów. No dobra, ja wchodzę w to w każdym razie. Ja myślę, w pana sytuacji. Cześć. Czołem, czołem. Niech pan się nie drze. Witamy w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witamy pana Wacława. Dzień dobry. Dzisiaj o tym, jak zrobić tort na zimno. Dlaczego na zimno? Dlatego, że nie wypiekamy go w piekarniku. Ale dlaczego w piekarniku go nie wypiekamy? Bo on jest na zimno. Ale to od razu trzeba było tak. No. Tak jest. Do tego potrzebny nam jest twarożek. Proszę bardzo. O. Masło. Najlepiej kostka. Ale dzisiaj kostki nie mamy. Pakowanko. Po czym kisiel. Dla związania żelatyna troszeczkę. I na koniec galaretka jakaś, prawda? Dobrze, żeby była czekoladowa, z bakaliami, z cukrem i rzecz ważna bardzo, mleko. Ale zaraz, chwileczkę, jakie mleko? Skondensowane może być w proszku, w butelce, w pudełku. No, różne może być. Pasteryzowane może być, tak, francuskie, jest. Polskie? Holenderskie. Czyli holenderskie? Nie, polskie. I kiedy to wszystko wlejemy, wrzucimy, mieszamy. Aż do zgęstnienia. To musi dobrze związać. Cząsteczki się muszą połączyć. Właśnie tak się zastanawiałem, dlaczego pan akurat tak kręci. No bo to należy kręcić zgodnie ze wskazówkami zegara. Rozumiem. O, widzę, że te drobinki już tak się zaczynają łączyć ze sobą. Tak jest. One budują strukturę tego tortu. Wspaniała ta budowla jest. Zaczynają się łączyć, twardnieć. Cała konstrukcja gęstnieje. Mówił pan przedtem, że tężeć. Mówiłem, tak? Tak. To w takim razie dobrze. To tężeje, gęstnieje nam, buduje się tutaj, koloru nabiera brązowego, prawda? Od czekolady właśnie, to wszystko. Aha, od czekolady. Od czekolady, tak. A to ciekawe, bo przecież inne były tam, kisiel był wszystko różowy. Było, tak. To dlaczego czekolady? I bakalie, bakalie nam wychodzą na wierzch teraz. Bakalie, prawda? No to nie jest najlepsze na zęby. Słyszałem. Uh-huh. Czy myśli pan, że to już? Chyba tak. I oto gotowy tort na zimno. Dzień dobry. Dzień dobry. Benzynki zabrakło? Nie, dlaczego? Aha, już napełnione? A, już dawno. Chyba nie, bo tak się pytam, bo myślałem, że pomóc, bo ja tutaj właśnie czekam w kolejce. A po co pan czeka? Może pan u mnie przeszkupić. Pan sprzedaje benzynę? Tak. To znaczy, że taniej. To znaczy, ile kosztuje? Dlaczego od razu taniej? Drożej jest u mnie. Niż na stacji? Tak. To znaczy, po ile jest? Tu z tego większego, proszę pana, jest po 20 tysięcy. Cały kanister? Za litr. Niebieska. No to przecież niebieskiej już w ogóle nie ma. A widzi pan. A jakby pan chciał się na niebieskie przejechać, to u mnie pan może. A ta? To jest po 28 za litr. To jest, proszę pana, benzyna z 62 roku. 5 zł za litr płaciłem. No to przecież pan powinien sprzedać po 10 teraz złotych. A kupi pan teraz gdzieś benzynę, co po 5 zł litr kosztuje? Nie, no nie kupię. No ale to kto pan jest? Ja, proszę pana, robię w paliwach. No kupię, zamienię, zbieram, takie rzeczy. No przecież to nie jest interes, przecież tam nie stanie. Co pan mi mówi, że to nie jest interes? To jest, proszę pana, rutynka codzienna. A pieniądze się robi na paliwa. Gawronika pan widział w telewizji? Widziałem. No zaczynał od paru litrów, a teraz paniejsko jest. No. Mnie to też czeka nieukrotnie. Ciekawe. Do widzenia. Nie bierze pan? Nie.
co pan mi tutaj, co pan mnie trąca? Panie Waldku, no przecież byliśmy umówieni. Niech pan przechodzi, ja tu wypoczywam, proszę pana. Ale przecież byliśmy umówieni tutaj, o tej godzinie chyba, prawda? To pan? No to ja, no tylko przebrany jestem, już tam pan mówił, że się konspirujemy. No. Ależ pan kapitalnie strzelił, niech pan siada. No przecież to wie pan, no się maskowałem się, no. Nie, dobra, ale nie spodziewałem się. Zawodowcem jestem. Nie spodziewałem się tego, nie. No, niesamowite. No, a reszta? Powinni być, no przecież oni zawsze byli punktualni. No, w miarę byli punktualni jeszcze. Przecież tutaj jestem poumawiany, no panowie, no tak nie można tu. O, a to kto? Konsul! Konsul! Cześć. Za bardzo się nie podawajcie. No więc tak jak pan chciał, wszystko jest przygotowane, no. Jesteśmy sprawdzane, wszystko mamy nagrane na... Porządku, zaraz klient będzie, więc będziemy... Będzie? Oczywiście. Proszę pana, jest tylko jedna sprawa. Ja przepraszam, mówię proszę pana, ale jak się konsultujemy... Dobra, jasne. Nie ma... Mogą być pluskwy. Nie ma możliwości, nie sprzedajemy tego Arabom. Nie ma... Ale co pan do mnie? Nie wchodzimy wtedy. Ale kochany, w ogóle nie ma żadnej szansy. Jakbyśmy weszli w Arabów, to jest taki smród, że nas wykończą ze wszystkich stron. Ja bym w życiu do Araba nie podszedł na odległość kija, proszę pana. Mam nadzieję. No to jest sprawdzone. Uwaga panowie, cisza. Jest. Kurde. Grupie miejsce tutaj. Sit. Sit. Proszę pana, ale mówiliśmy przed chwilą, prawda, o tym, że... Że co? Ja nie wchodzę w to. Nie wchodzimy tutaj z panem w takie interesy. A niby dlaczego? Znaczy to Arab. Arab? Jaki? Ale ja chwileczkę zaraz pokażę. Are you Arab, you? No, Arab. No. No mówię to. No. Jak nie Arab, no jak nie ma Arab. Taką... On mówi po naszemu, nie mówi. No skąd? No jak może mówi? Jak no to Arab. Arab. No, czyli Arab. No. Nie Arab właśnie. No, ale przecież ma takie, chusta, ja widziałem, no właśnie chusta. No bo pada troszeczkę, no. Ja mam czapkę, on ja ma nie wiem, chustę. Coś mi tu śmierdzi, no coś mi tu śmierdzi. Nic nie śmierdzi, ludzie. No skąd on jest w takim razie jak nie Arab? No z Filadelfii on jest. To nawet nie jest Amerykanin, tylko to jest Czech. Easy zasadniczo, ale Johnny się mówi dla zmyły. Panowie, dajcie spokój. Czy mamy wszystko przygotowane? Oczywiście, tak, że jest tak. Przygotowane, no. Mister Johnny. Czołgi są? T-72, 40. 40 jest. On się pyta, czy są takie jak Rudy 102. Nie dokładnie takie, ale 102 to możemy mu pomalować na każdym czołgu. No dobrze, w porządku. AK-49, 60 tysięcy. 60 tysięcy. No jest cienka sprawa, bo tego nie było w pierwszych rozmowach. Ale o co chodzi? Samoloty. Nie, to ja mam. No. Cztery. Jak to pan? Przecież nie umawialiśmy się na to. Ale myśmy byli przygotowani, że no może... co pójdą. Jest? Jak? 400 odrzutowców. Tak? Tak. A jakie to są? No tak jakie trzeba. Uzbrojone? Uzbrojone. To przecież byśmy mu gołych nie dawali, no prawda? Ja chcę wiedzieć, co mu muszę powiedzieć. Panowie, spokojnie. Głowice mają. Atomówki? Atomówki jak najbardziej. No przecież w Polsce nie było nigdy. Właśnie. A kto panu powiedział, że to z Polski jest? No właśnie. No. Tam jest napisane Made in i jest wolne miejsce, można sobie wpisać, co się podoba. Mushroom. Grzyb. Good. Ty? No to czy to nie jest Arab? Mnie to tylko jedna rzecz. Proszę pana, ja panu gwarantuję, że to nie jest Arab. Ja panu zaraz udowodnię. Arab? No. No, widzisz pan, drugi raz go pyta. No Arab. Czyli co panowie? Klepiemy? Okej? Okay? Ile to jest pieniędzy? Ile to jest pieniędzy? Ja to mam na karteczce. Chowane, bo żeby nie zmokło. To wychodzi po potrąceniu... Czego potrąceniu? Moich kosztów operacyjnych. Aha. A to jest na głowę, czy to jest dla wszystkich?
Potem będziemy dzielić tego niedźwiedzia. Good. Good. Good znaczy git. Aha. Na pewno nie Arab? No, no Arab. No. Thank you, John. Goodbye. Goodbye. A tak się ukłonił się, jakby był Arab. Czech. Spokojny facet. Tak. To mnie przekonało. No dobra, no to nie, no, panowie, gdyby by, to by my to powiedział. Ładujemy w Szczecinie? Ładujemy to na całym wybrzeżu. Ja wam później pokażę mapkę. A teraz sądzę, że możemy po cichutku się rozejść i pomarzyć. Ale dziękuję panu. Pojedynczo. A jeszcze powypoczywam tu. Cześć. Cześć. Co wy na to, gazdo? Faceta potrącił samochód, miał 7 promili we krwi i przeżył. Potrącił go samochód? Tak jest. I przeżył? Przeżył. Niesamowitego. Dawka śmiertelna 4 promile, on miał 7 i przeżył. I potrącił go samochód? Na pewno? Tak. To jest nieprawdopodobne. Naukowcy są zdumieni. Dawka śmiertelna, a facet żyje. Zaraz, zaraz, poczekajcie. A może on był pijany? No tak, 7 promili. No to trzeba było tak od razu gadać, no. Trzeźwego to by zabiło, no pijany, co wiadomo, że przeżył. W czym problem? Pijany to przeżył. Panowie, ja przyjechałem specjalnie w kraju, do kraju docierają bardzo skąpe informacje o tym, co się stało. Wiadomo, że panowie są przed przesłuchaniem w tej chwili bezpośrednio. Czy mogą panowie powiedzieć, jak do tego doszło w ogóle? Co się stało w zasadzie? Bo... Do czego? No, do tego, do tej sytuacji, w jakiej panowie się znaleźli. Przecież to się nie stało tak jak już przez przypadek. Proszę pana, pamięta pan 1000-letnią historię naszego państwa? No, wybiórczo. Pamięta pan bitwę pod Cedynią? Pamięta pan hołd pruski? No osobiście nie, ale... Mało mieliśmy kłopotów z naszymi sąsiadami? Nie, może, jeśli mamy okazję mówić do kraju, to powiedzmy, jak było naprawdę. Przecież Polacy nam uwierzą. Ja chciałem powiedzieć, że to jest przede wszystkim ohydna prowokacja. Ale z czyjej strony? Ze strony? No nie z naszej chyba, prawda? Ze strony firm, które chcą wygryźć moją agencję modelki ochrony mienia. Co pan powiedzieć modelkę? Tak, i ktoś się posłużył po prostu moją pieczątką. Tyle panu powiem. Ja o niczym nie wiadomo wiedziałem. Kto? A skąd ja mam wiedzieć? Ja jestem prokuratorem, policjantem, to mnie tu aresztowano. No tak. Ale to ja mam... Polacy pana nie aresztowali? Nie, nie Polacy. Prawda? A wiadomo, kto chce wejść na nasz rynek. Wiadomo, kto ale chce wejść. Ale niech pan będzie spokojny. Niech pan się w ogóle nie denerwuje, proszę pana. Dobrze. Ja chyba ja nie mam nic do ukrycia. Może dajmy panu powiedzieć, bo to nie, panu właściwie... Mówisz, no. Jak do mnie ktoś mówi halt, to mnie pewne rzeczy, prawda, się przed oczami pokazują. Ja już wiem, w jakim celu ten ktoś to mówi. Myśmy chcieli zrobić coś porządnego, prawda? A co chcieliśmy zrobić? Zaraz siedzimy tutaj w tym... Düsseldorfie. Ale jak to się stało? Ktoś panów aresztował pod jakim pozorem? Proszę pana, aresztowali nas dlatego, że nam zarzucają teraz bezczelnie, że myśmy chcieli sprzedać jakieś tam kule, wie pan, coś do Arabom. Kto Arabom sprzedaje, człowieku? Przecież to wiadomo, że to są oszuści, proszę pana. Ja zresztą mówiłem i to mam na to świadków, że ja w ogóle z Arabami... Ja zresztą panu powiem. Ale czyli Arabowie panów oszukali? Nie, no, nie, nawet jak się spotykałem z kimś, to on mówił, że w ogóle nie jest Arabem. Proszę. Tyle mieliśmy dostać. Niech pan tego nie pokazuje. Ale to kamery. Może to zainteresuje w kraju ludzi. Ale ja nie będę pokazał do kamery, tylko pokażę panu. Kamera jest przecież państwowa, prawda? A kartka jest prywatna. A zatem trzeba nie zrozumieć tego, jak to jest wszystko po czesku napisane. A pan dlaczego się nic nie odzywa? Bo przecież może pan też coś od siebie powie w tej nie, sytuacji. Bo ja właściwie nie wiem, o czym jest mowa. Czekam, aż ci coś wyjaśni. Ja niczym nie brałem udziału.
To co pan tu robi? No więc właśnie chciałbym się dowiedzieć, co ja tu robię. No to nie od nas się pan dowie, proszę pana. Ja wiem jedno, że ja chciałem, żeby sprzedać Filipińczykom trochę złomu, który jest im potrzebny, bo na to były zamówienia i mieliśmy pieniądze wysłać natychmiast do skarbu naszego państwa. Ale czyli chciał pan za pieniądze to sprzedać tym Filipińczykom? Tak, chyba nie dla nas, prawda? I nie moje. I nie nasze. To, co w Polsce leżało, rdzewiało. Ja chciałem, żeby Filipińczycy to wszystko wzięli. Pan zna sytuację, jaka jest w budżecie, prawda? Luka, proszę pana. Niestety tak, no i ta kamera o tym świadczy. Chcieliśmy pomóc krajowi. Może powiedzmy coś do naszych rodzin i do wszystkich. Aż się boję trochę, wie pan, bo coś powiem, a potem wyświetlą, że ja mówię po niemiecku. Może panowie do mnie by coś powiedzieli, bo ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Dlaczego ja się tu znalazłem? Ja, proszę mnie tu kamerę, żądam opieki konsulatu polskiego. No, kolega jest konsulem. Był. I wszystko to zrobiłem dla mojej ojczyzny. A ja się pod tym podpisuję i tutaj koledzy też, prawda? Tylko, że niestety z uwagi na pewne układy nie wyszło. Pozdrawiamy wszystkich i na pewno niedługo wrócimy. Do widzenia. Do zobaczenia. W kraju? A gdzie, proszę pana? Bo na razie, z tego co wiem, to jesteśmy w Düsseldorfie. Panie Waldku, niech pan zobaczy jak teraz. Co się pan pyta jak teraz? Znowu pudło. Proszę państwa, kończymy nasz program. Jest nam bardzo przykro. Po wiosnie jest lato, a potem po jesieni zima. Wszystko znowu umrze. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Do widzenia państwu. Witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witam pana Wacława. Dzień dobry. Wiosna, a więc witaminy i jeszcze raz... Zakochani. Witaminy. I dlatego właśnie przygotowałem dla państwa wiosenną sałatkę. Do tego potrzebna nam będzie kiszona kapusta. Proszek konserwowy, no bo świeży o tej porze roku jeszcze nie... Kiszony. Nie gotowy. Nie wyrósł. Jabłuszko. Dobrze, było starte. A kto je ścierał? A to nie wiem, wie pan, naprawdę. Ale to jest ładnie starte jabłuszko. Zresztą po to właśnie mamy mikser. Mikser, żeby to wszystko jeszcze bardziej rozdrobnić tam. Żeby te soki wypłynęły, żeby te witaminy i jeszcze raz... Zakochani. Witaminy osiągnąć. No i czerwona marchewka. Dlaczego czerwona? Tak została stworzona przez naturę. Rzecz bardzo ważna, ogóreczek kiszony. Prawda. O. No, możemy dać jeszcze połóweczkę. Też kiszony? Też kiszony. I to wszystko włożyliśmy do miksera, prawda? Uh-huh. I w tej chwili mikser... Pan sobie może... Panie, to jest śruba, która wciąga, a nie wyrzuca. Ja mówiłem, że to jest przebierająca śruba, to mi nie chciał wierzyć. Z tym, że ona, przycisk do wyjmowania z tym, że ona wyrzuca tylko na moje spodnie, a nie na stroje telewizyjne. Dokładnie mi obrobił spodnie. Reszta jest bez... Ona nic nie robi. No. I saw the horses and sitting on the back of wooden horses, turning in a roundabout, spinning by our melody. I can't remember all the time we spent together, you and me. Spring romance, foolish plans and craziness, under the sun clouds. I'm not quite sure now how the melody went, of the moments that we've spent.
took away your picture, I tried to hold it.